Witajcie, jakby to powiedział Jarek Ogarek. Albo jak się macie, lub coś w tym stylu. Dzisiaj postaram się pokazać Wam, jak wykasować inspekcję w takim oto samochodzie jak Ford Focus po roczniku 2014. Zatem czynimy to tak. Otwieramy auto. Zasiadamy do środka. Łapy mi się trzęsą, chyba będę musiał powtórzyć nagranie. Odsuwamy fotel. Wciskamy pedał na maksa do gazu przyspiesznika oraz pedał na maksa do hamulca. Oczywiście nie robimy tak na zimnym silniku i tak nie odpalamy, ale nie będziemy odpalać. Wkładamy zatem kluczyk do stacyjki. Przekręcamy na zapon. Świeci się monitor opon awaria i zobaczymy, co się dzieje dalej. Konieczna wymiana oleju silnik. No, cały czas trzymamy. Service oil reset complete, czyli wykasował, wyresetował serwis olejowy. Przy czym odpalimy auto. Ta kontrolka prawdopodobnie się świeci w 90% samochodów, u Was to wiecie, co to jest. A ta kontrolka mruga, że coś się dzieje z ciśnieniem opon w tym samochodzie. Ale to się dzieje dlatego, ponieważ Wojciech kupił piękne zimowe koła z oponami Nokiana i to nawet produkowanych w Finlandii, a nie w Rosji. Lecz pan, który mu sprzedawał, nie powiedział, iż to auto, te koła nie posiadają czujników ciśnienia. W związku z czym ta kontrolka będzie się świecić, ale niedługo, ponieważ jedynie do wiosny, a mamy listopad. Ale nie wyłączę jeszcze tego filmiku. Jeżeli masz ochotę, podobał Ci się, rozważ subskrypcję albo danie łapki w górę, jak to mówił Żony Przygód. A jeżeli nie, to pije do to, jak to mówi Motobieda. Zatem do zobaczenia w następnym filmiku. Jedziemy po bułki, bo w sumie to tylko po bułki miałem pojechać, a nie nagrywać filmik. A, dywanik.